Przeżywasz romans z kosą. Powiedz mi, jak on będzie wyglądał. Romans czy kosa? Kosa i romans. Kosa wygląda bardzo dobrze, jak widać. Jest w świetnej kondycji, w świetnej formie. A romans, no, będzie bardzo taki trudny, no, bo będzie to duża miłość, ale, bo to nie tylko romans, to skończy się uczuciem ogromnym, ale no, będzie ona wystawiona na próbę. Perypetie będą takie dosyć mocne. A jak wyglądały twoje przygotowania do filmu? Interesowałaś się wcześniej MMA, KSW czy nie? Nie interesowałam się. Zaczęłam się interesować na planie. Natomiast ja też nie walczyłam. Nie miałam takich walk. Ja właśnie miałam być w kontrze. Miałam być taką ostoją ciepła, miłości i taką osobą, do której można się przyjść po walce przytulić. Więc to bardziej ten kierunek. Na szczęście nie musiałam tak mocno przygotowywać się jak Eryk, no bo to rzeczywiście on przeszedł hardcore na tym planie.